Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku głównym tematem jest projekt, propozycja natowskiej misji rozjemczej na Ukrainie, gdzie Polska miałaby wysłać swoje wojsko i objąć dowodzenie jedną z brygad. Między innymi Takich propozycji ma dotyczyć jutrzejsze spotkanie na szczycie. Do Warszawy przylatuje prezydent Francji Emmanuel Macron i jest to niezwykle ważna wizyta, która odbywa się w trakcie ogromnego kryzysu wewnątrzpolitycznego we Francji. I to jasno pokazuje, że no, waga tego, z czym przybywa do Warszawy Macron, jest na tyle istotna, że mimo tych wszystkich perturbacji, upadku rządu we Francji, no, musi się ona dosyć szybko odbyć. Będę analizował, dla, przeanalizuję dla Państwa w dzisiejszym odcinku te wszystkie propozycje francuskie z ostatnich miesięcy, te różne scenariusze, no i niestety groźbę uwikłania Polski w jakiś konflikt hybrydowy z Rosją. W jakieś dziwne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, no, krótko mówiąc, w bardzo niebezpieczną sytuację dla bezpieczeństwa państwa polskiego. O tym w dzisiejszym odcinku. Mam dla Państwa także istotne ogłoszenie, dla tych wszystkich, których interesują nie tylko moje komentarze na tematy bieżące, bieżące tematy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, ze stosunkami międzynarodowymi, z geopolityką, z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje tu i teraz, ale także są zainteresowane. Wykładami popularno-naukowymi i akademickimi jest, będzie reaktywowana Akademia Geopolityki, czyli edukacyjny projekt online. Będzie się on odbywał w formie wykładów. Na żywo w transmisji na żywo. Najbliższy wykład odbędzie się na moim kanale już w najbliższą niedzielę, 15 grudnia 2024 roku będzie zatytułowany Wprowadzenie do Geopolityki. Na, kanale, na moim kanale na, w podcaście geopolitycznym jest już utworzona playlista Akademia Geopolityki. Tam znajdziecie Państwo dotychczasowe wykłady, są cały czas oczywiście działa strona Akademii Geopolityki geopolityka.edu.pl te wykłady na moim kanale i oczywiście te materiały zamieszczane na stronie Akademii Geopolityki będą regularnie się ukazywać. Będą, będę o tym informował w zakładce społeczność i w swoich mediach społecznościowych. A tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, do Wspierania kanału, dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam Państwa do komentowania filmów. Dziękuję za Państwa dyskusję, za Państwa głos. Dziękuję za wszystkie polubienia i za wszystkie udostępnienia w mediach społecznościowych. Przechodzimy do głównego tematu. Nabiera tempa plan zakończenia wojny na Ukrainie, a przynajmniej. Zawieszenia broni. To wszystko w gronie europejskich członków NATO widać, że tacy przywódcy jak Emmanuel Macron, prezydent Francji, bardzo mocno spieszą się przed zaprzysiężeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa 20 stycznia 2025 roku. No i właśnie, prezydent Francji już jutro, 12 grudnia 2024 roku, przylatuje do Warszawy, aby omówić uwaga. Plan europejskiej misji rozjemczej. Europejskiej misji rozjemczej, której celem byłoby, cytuję, zachowanie ukraińskiej suwerenności w ramach ewentualnego porozumienia Trump-Putin. Koniec cytatu. To cytat z dziennika Rzeczpospolita. To są przecieki medialne, które nasilają się przed właśnie wizytą Macrona w Warszawie. I tak naprawdę widać, że mamy do czynienia z bardzo dużym kalibrem tej sprawy, mówiąc takim potocznym językiem, ponieważ sama Francja przeżywa obecnie spory kryzys wewnętrzny. Wiemy o tym, że jest to no, praktycznie naj, na, największy kryzys polityczny w Piątej Republice. Wiadomo, że no, został z, upadł rząd i, i to bardzo szybko, zresztą po trzech miesiącach, to od 62 lat. Tak krótko, właśnie egzystujący rząd we Francji to jest potężny problem dla samego Macrona, bo być może zostaną przyspieszone wybory prezydenckie. W każdym razie, Marine Le Pen bardzo mocno na to naciska, tak aby nie czekać do roku 2027. Chodzi także oczywiście o przeforsowanie budżetu na rok 2025. No, i, i tak dalej, i tak dalej, więc jest sporo spraw, które tak naprawdę przykuwają uwagę francuskiego prezydenta, a mimo tego napiętego kalendarza politycznego, Macron przylatuje do Warszawy. I to jest niezwykle istotne, tym bardziej, że po inauguracji odbudowanej katedry Notre Dame, kiedy Macron niespełna godzinę rozmawiał, w pałacu elizejskim w cztery oczy z Donaldem Trumpem, potem przez pół godziny jeszcze rozmawiał z Włodymyrem Zełęskim. No, widać, że sprawy nabrały tempa i to, że Macron akurat przylatuje w tym tygodniu do, do Warszawy, ma istotne znaczenie geostrategiczne. Natomiast jeżeli chodzi o te konkrety, które mają paść, też warto zauważyć, że sednem francuskiej oferty ma być tak zwana misja rozjemcza. Chodzi o to, aby w przyszłości nie zostało zerwane zawieszenie broni i ustalona linia demarkacyjna. I tutaj warte to jest podkreślenia w tych przeciekach medialnych, że cały czas jest mowa o zawieszeniu broni, o linii demarkacyjnej. Nikt nie mówi o trwałym pokoju, nikt nie mówi o zawarciu jakiegokolwiek traktatu pokojowego, ani no właśnie, stworzeniu takiego trwałego pokoju. Jest mowa tylko i wyłącznie o zawieszeniu broni i wprowadzeniu jakiejś formy linii demarkacyjnej. I no też warto oczywiście powiedzieć, że Francja jest takim orędownikiem tego, aby. Wysyłać wojska natowskie na Ukrainę. To konkretnie oczywiście prezydent Macron, który w lutym już bieżącego roku po raz pierwszy wysunął taki, taki pomysł. Wtedy to był dość taki mglisty, raczej taki balon próbny, właśnie wysyłany przez francuskiego prezydenta. Natomiast już, już konkretne pewne propozycje padły 11 listopada bieżącego roku podczas spotkania z premierem Wielkiej Brytanii, Kierem Starmerem. No i w podobnym duchu była, odbyła się rozmowa 27 listopada, rozmowa telefoniczna, właśnie Macrona z przywódcami krajów skandynawskich i bałtyckich, a także Polski, bo również wtedy odbyła się ta istotna rozmowa z, z, na linii Paryż-Warszawa. I generalnie chodzi o to, że ta misja miałaby składać się z pięciu brygad. Szacuje się, że ich liczebność całej misji rozjemczej miałaby wynosić około 40 tysięcy żołnierzy. Natomiast dowodzenie, jedną z tych pięciu brygad, miałaby przejąć Polska, i z tych wszystkich informacji, które do nas docierają, jutrzejsza wizyta prezydenta Macrona ma. No, właśnie dotyczyć tego, czy Polska tej propozycji ma złożyć Polsce propozycję, aby to Polska przejęła dowodzenie jedną z brygad w ramach tak zwanej tej misji rozjemczej. I tutaj też warto zauważyć, że wśród tych Różnych pomysłów, które pojawiają się w NATO dotyczących tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. I tutaj, oczywiście, mówię tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ wiemy, że to, co w stosunkach międzynarodowych jest nazywane gwarancjami bezpieczeństwa, te wszystkie memoranda, te wszystkie oświadczenia, a nawet traktaty należy brać bardzo mocno w cudzysłów, ponieważ wiemy, że w czasach. Przesilenia geopolitycznego w czasach różnego rodzaju perturbacji, turbulencji strategicznych, no porozumienie mają to do siebie, że bardzo często są niedotrzymywane. Niemniej jednak warto w tym momencie przedstawić te główne propozycje zapewnienia Ukrainie. Bezpieczeństwa, czy właśnie udzielenia tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. Obecnie na stole, można powiedzieć, są rozważane przy stole rozmów gdzieś tam za kulisami wielkich mocarstw rozważane są trzy główne warianty, z czego no, dwa pierwsze są moim zdaniem bardzo, ale to bardzo mało realne, zwłaszcza ten pierwszy. Umownie nazywane są one wariantami niemieckim, izraelskim i koreańskim, od różnych takich przykładów historycznych. No, pierwszy wariant, w cudzysłowie niemiecki, oznaczałby przy... zgodę na przystąpienie Ukrainy do NATO bez ustalania ostatecznych granic. To jest na wzór Republiki Federalnej Niemiec z 1955 roku. Wiemy, że wśród li... wszystkich liczących się graczy Niemiec, Francji, Włoch czy Stanów Zjednoczonych nie ma zgody na Przystąpienie Ukrainy do NATO. Sam Donald Trump, jego zaplecze jest bardzo, ale to bardzo mocno sceptyczne. To najdelikatniej jak tylko mogę powiedzieć wobec tego takiego wariantu, takiego scenariusza w cudzysłowie niemieckiego. Drugi wariant, wariant w cudzysłowie izraelski, oznaczałby masowe zaopatrywanie Ukrainy w broń już po. No, zawarciu tego traktatu rozejmowego. No ale wiemy doskonale, jak wygląda obecnie gospodarka Unii Europejskiej, doskonale wiemy, jak wyglądają problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, jak bardzo mocno sam Donald Trump i jego otoczenie jest niechętne do przekazywania ogromnej pomocy dla Ukrainy. Wiemy, że sama taka pomoc, sam sprzęt wojskowy przecież nie walczy nie licząc oczywiście jakiegoś tam małego ułamka procenta broni autonomicznej, wiemy, że Ukraina ma potężne problemy demograficzne, ma potężne problemy z uzupełnieniami. Diaspora ukraińska na zachodzie Europy nie ma zamiaru walczyć, narażać się, nadstawiać karku za no właśnie pytanie za co. Ponieważ nawet wśród Ukraińców są bardzo radykalne głosy tutaj, które są wyciszane w mediach głównego nurtu, no ale sama, samo fiasko Legionu Ukraińskiego w Polsce jasno pokazuje, że ogromna część diaspory ukraińskiej, czyli tych obywateli Ukrainy poza granicami tego państwa, no po prostu nie chce walczyć i... No, wypowiada się w, w różnego rodzaju, powiedzmy, kanałach, w mediach społecznościowych, bardzo krytycznie pod adresem Zełęckiego. To jest wyciszane w mediach głównego nurtu. To jest, to jest oczywiste, natomiast no, niespełna 30 osób, które zgłosiły się do Legionu Ukraińskiego, który miał być wyszkolony na koszt podatnika. Polskiego, no jasno pokazuje, że, że choćby tutaj kolejny, kolejne transporty czołgów szły, no to nie będzie i tak miał kto, kto tam realnie walczyć, uzupełniać tych strat. A Ukraińcy ponoszą ogromne straty. Zdaniem Donalda Trumpa Ukraina straciła czter, ponad 400 tysięcy ludzi. Zdaniem Donalda Trumpa. No, i wreszcie trzeci model nazywany modelem koreańskim, czyli na wzór tej linii demarkacyjnej między Koreą Północną a Południową. Chodzi o międzynarodową misję rozjemczą, która od przeszło 70 lat właśnie rozdziela oba te państwie, państwa. No, i wydaje się, że ten wariant jest obecnie na tapecie, że obecnie prezydent Macron przybędzie z tą właśnie, z tą właśnie koncepcją. Wiele wskazuje na to, że obecny establishment ukraiński na czele z samym Zełęskim, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja 2024 roku, jest skłonny się na to zgodzić. Tak można wnioskować po tej wizycie Friedricha Merca, czyli lidera CDU-CSU, który spotkał się z Zełęskim w Kijowie i wtedy właśnie. Polityk ukraiński powiedział, że w oczekiwaniu na, jak to określił, gwarancję NATO, taka misja rozjemcza mogłaby być rozpatrywana pozytywnie przez władze Ukrainy i mogłaby zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy. Tak, tak, to, tak to określił. Stąd wydaje się, że w tym kontekście będzie, będą toczone rozmowy jutro w Warszawie, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w interesie państwa polskiego. W polskim interesie narodowym jest absolutnie nie wysyłanie ani jednego żołnierza na Ukrainę. Obojętnie, czy mówimy tutaj o misji rozjemczej, mówimy o misji NATO, o misji ONZ, jakiejkolwiek misji, absolutnie w interesie państwa polskiego nie jest wysyłanie naszych żołnierzy na Ukrainę. Podobnie jak w interesie państwa polskiego nie jest podpisywanie jakichkolwiek układów, które dawałyby gwarancję bezpieczeństwa ze strony państwa polskiego Ukrainie. Wiemy doskonale, że Sojusz Północnoatlantycki w dającej się przewidzieć przyszłości w najbliższej perspektywie nie przyjmie Ukrainę. Do swojego grona. W związku z tym pojawiają się takie propozycje, aby udzielać Ukrainie takich jednostronnych gwarancji bezpieczeństwa, czy na zasadzie umów bilateralnych, umów dwustronnych. Określony kraj, na przykład Niemcy z Ukrainą, Polska z Ukrainą, Francja z Ukrainą, takie bilateralne, dwustronne umowy. Natomiast bardzo wielu ekspertów podkreśla, że taka umowa, gdyby znalazła swoje zastosowanie i gdyby na przykład wojsko, wojsko polskie zostało zaangażowane do obrony państwa ukraińskiego na mocy takiej hipotetycznej bilateralnej umowy, wówczas przestałby działać artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. A przynajmniej wiele wielu członków NATO mogłoby powiedzieć, że nie obowiązują ich te wszystkie. Przepisy, które regulują tę zasadę, którą umownie można nazwać jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pomijając już kwestię brzmienia samego artykułu 5, o tym już wielokrotnie mówiłem, ten artykuł wcale nie mówi o konkretnej pomocy militarnej, jaką każdy kraj ma. Y Udzielić państwu napadniętemu. Tam jest mowa o tym, że każde państwo decyduje we własnym zakresie, jakiej pomocy udzieli. Natomiast no, podpisanie takiej, takiej umowy dwustronnej o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, no, niewątpliwie wiązałoby się z ogromnym ryzykiem geopolitycznym, ogromnym ryzykiem strategicznym, wciągnięcia danego kraju, w tym na przykład Polski, do wojny z Rosją, oznaczałoby ogromną groźbę także. Włączenia się Polski w, jakiś, w, jakimś, w jakąś formę konfliktu hybrydowego z Federacją Rosyjską, no i wreszcie oznaczałoby, że w sytuacji rozlania się konfliktu ukraińskiego na jakąś formę wojny ograniczonej, a może nawet pełnoskalowej, w jakimś takim bardzo czarnym scenariuszu, Polska nie mogłaby tutaj liczyć na artykuł 5. Pomijając już w ogóle ten fakt, że w interesie państwa polskiego przecież nie jest w ogóle żadne eskalowanie napięcia z Rosją. Dochodzimy tutaj do tego bardzo ważnego punktu, jakim byłaby tak zwane objęcie no, tej, tego dowództwa nad brygadą w ramach misji rozjemczej. To, był, to byłoby potężne ryzyko wejścia w konflikt hybrydowy z Rosją, wejścia w konflikt gorący z Rosją, ale także różnego rodzaju prowokacji wobec takiego kontyngentu wojskowego. Pamiętajmy, że Ukraina po przegranej wojnie będzie bardzo osłabiona demograficznie, gospodarczo. Morale będzie się takie społeczeństwo radykalizować. Mamy mnóstwo przykładów historycznych, które pokazują, że, że społeczeństwa państw, które przegrały daną wojnę, bardzo bardzo są, powiedziałbym, podatne na manipulacje. Bardzo są podatne także na radykalizację. No, niestety na Ukrainie jest potężny zalążek takiej, takiej radykalizacji. Jest potężne podglebie w postaci no, tej ideologii banderowskiej, tego odwoływania się do, do, do zbrodniczych organizacji takich jak OUN i UPA, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia. Widać ten kult zbrodniarzy, takich, takich jak Bandera, Szuchewicz, widać kult zbrodniarzy na narodzie polskim, ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo, ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. To jest niezwykle niebezpieczne dla państwa polskiego. Już widzimy to po wypowiedziach takich jak ta Wołodymyra Załęskiego na Zakarpaciu, którą szeroko omawiałem w poprzednim miesiącu dla państwa na łamach podcastu geopolitycznego że pojawiają się oskarżenia pod adresem państwa polskiego, że państwo polskie rzekomo niezbyt mocno pomagało Ukrainie, czy pomaga, że niezbyt, że nie tak dużo jak mogłoby, jak strona ukraińska oczekiwałaby, strona polska przekazywała uzbrojenie na no pytanie, co będzie po przegranej, czy to się czasem nie nasili. A pamiętajmy, że na terenie państwa polskiego jest spora diaspora ukraińska. Także służby specjalne państw Unii Europejskiej mówią wyraźnie, tak jak kontrywiat czeski, że po przegranej wojnie spora część zdemobilizowanych żołnierzy ukraińskich, funkcjonariuszy także różnego rodzaju innych służb, będzie chciało wrócić do swoich żon, do swoich partnerek, do swoich dzieci, z których spora część. Jest na zachodzie, nie tylko przecież w Czechach, ale o ale ogrom, prawda? Także w Polsce. Te, te drzwi, wrota wręcz do Polski zostały pod koniec lutego 2022 roku całkowicie bezmyślnie otwarte. I też trzeba tutaj mieć to na uwadze. W związku z tym takie prowokacje pod adresem polskiego kontyngentu wojskowego, oskarżenia pod adresem Polski niestety mogą narastać. Sama obecność wojska polskiego na terytorium Ukrainy no, powoduje, że to ryzyko geopolityczne byłoby ogromne, ogromne. Wojsko polskie jest potrzebne do obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej, do dostania na straży nienaruszalności terytorium państwa polskiego, do obrony niepodległości Polski, suwerenności granic naszego kraju i niech tak pozostanie absolutnie w interesie polskim, w polskim interesie narodowym, w interesie państwa polskiego, w interesie polskiej, racji stanu nie jest jakiekolwiek uczestnictwo w żadnej misji na terenie. Na terenie Ukrainy, ani tym bardziej udzielanie jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa dla państwa ukraińskiego. Czas zakończyć jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy i czas wreszcie przyjąć, przyjąć po prostu twardą strategię wobec państwa ukraińskiego, wobec rządu w Kijowie, której celem jest stworzenie takiego nacisku na, na władze ukraińskie, aby przyjęły natychmiastową, natychmiastowo, aby przyjęły ustawę o penalizacji banderyzmu, o karaniu za szerzenie ideologii banderowskiej, ideologii zbrodniczej. Należy wymóc jak najszybciej na Ukrainie zburzenie pomników ludobójców, takich jak Bandera, Szuchewicz, likwidację muzeów poświęconych tym zbrodniczym postaciom, takim zbrodniczym organizacjom jak OUN i, i UPA. I to jest polska racja stanu. To jest polska racja stanu, a nie żadne ustępstwa, o których mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Takie tutaj. Przecieki, które się pojawiają w mediach o tym, że Polska miałaby w zamian za zgodę na ekshumację dokonywać jakichś renowacji i nagrobków, pomników poświęconym zbrodniarzom ukraińskim, no to absolutnie nie wchodzi w grę. To, to jest absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Podobnie jak udzielanie jakichkolwiek gwarancji Ukrainie, podobnie jak wysyłanie wojska polskiego na Ukrainie, podobnie jak dalsza jakakolwiek pomoc dla Ukrainy. Z tym należy jak najszybciej skończyć. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.